Razem z nami dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, co się wydarzy za 16 dni, jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zrobi nic? Nikt tego nie wie. To znaczy, pewnie będziemy na podstawie innej licencji nadawać satelitarnie i kablowo, natomiast nie będziemy dostępni już naziemnie. A to, co wyróżniało naszą siódemkę, to jest to, że to był jeden z tych kanałów, który doszlusował do wielkiej czwórki. Bardzo często radził sobie z dużymi kanałami świetnie, dlatego że tam była trochę młodsza widownia, trochę bardziej nowoczesna rozrywka, rozrywka, filmy, i to wszystko był dostęp darmowy. Wszystkie kanały streamingowe pobierają swoje opłaty, a tu włączałeś siódemkę i miałeś znakomitą ofertę programową, szczególnie w tych uderzeniowych pasmach wieczorem. To były nowości. Pamiętacie, zaczynaliśmy kiedyś Big Brotherem, teraz hitem był Hotel Paradise, nagrywaliśmy go w pandemii, w bardzo trudnych warunkach na Zanzibarze, teraz przenieśliśmy się do Panamy. To są ogromne nakłady i ogromne inwestycje. Także w tym kanale biedy nie ma. Dla naszych widzów i oni nam składaliśmy tę ofertę i oni nam pięknie odpłacali, dziękowali pilotem, oglądając te programy, takie jak właśnie Hotel Paradise, jak Brzydule, jak Zakochani Papiery na Szczęście i tak dalej, i tak dalej. I to było. Siła siódemki dała się poznać właśnie w czasach pandemii, kiedy siedzieliśmy w domach, kiedy byliśmy skazani tylko na to, co w telewizorze. I siódemka była świetna, siódemka jest świetna. Wczoraj myśleliśmy, że zaczynamy kampanię promocyjną przed 21 lutego, kiedy startuje wiosna na antenie TVN7. A czy jest jakiś oficjalny? A wystartowaliśmy, pozwól Małgosiu, wystartowaliśmy wczoraj kampanię prośby. Prośby do naszych widzów, bo tylko oni nam zostali, żeby na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wysyłali maile z prośbą, żeby nie zabierano tego kanału. Wniosek, zostały 2 tygodnie. Wniosek o przedłużenie koncesji naziemnej został złożony do Krajowej Rady 23 grudnia 2020 roku. Ale to nie są te powody, że tam coś... Jaki jest właśnie oficjalny? I coś tam w papierach się nie zgadzało? O co chodzi? No, ja tak sobie prywatnie mówię, że wszystko się zmienia. Inflacja, pandemia, granica, wszystko się zmienia. Tylko jedno się nie zmienia, polowanie na TVN. Skończyliśmy historię TVN24, mamy teraz historię TVN7. Nie rozumiem tego powodów. Ja kiedyś wiązałem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji ogromne nadzieje, że będzie regulator, który zbuduje rynek, który wesprze te inicjatywy, które nie oszczędzają, nie łamią prawa, które robią bardzo dobrą telewizję. Myśmy ten kanał kupili kiedyś od telewizji niemieckiej. Został naturalizowany, jest w 100% polski. I jak nie było koncesji, tak nie ma. Dlatego apelujemy do naszych widzów, bo tylko oni nam zostali. Jeśli państwo nie chcą mieć czerni w swoich telewizorach na kanale 7, TVN 7, to bardzo prosimy o tego maila. My w swoich pasmach komunikacyjnych będziemy podawać ten adres. Proszę wysłać maila, może się uda. Czy rzeczywiście my jako widzowie mamy wpływ na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji? Tak nam mówią. Tak mówią. Tak nam mówią. Czyli ta ilość reakcji będzie ważna. Wydaje się, że bez wsparcia naszej widowni nie odnowilibyśmy koncesji 24. Mamy nadzieję, że przy wsparciu widowni odnowimy też koncesję TVN 7. TVN 7 uzyskała już holenderską koncesję, ale ja rozumiem, że to jest półśrodek. No to jest pomniejszenie jakby grupy odbiorców o 1/3, czyli że nie będziemy wtedy oglądani naziemnie, tylko w telewizji satelitarnej i w kanałach płatnych telewizyjnych. Natomiast ta naziemna dostępność, że będzie tak dostępna jak Polsat, TVN, 1, 2, no już się skończy. Po prostu siódemki nie będzie. To jest niesamowite, bo
O tę demokrację naszą walczyły pokolenia. Wolne media są podstawą demokracji. Jak można to ograniczać? Wydaje się, że w tej kwestii był jakiś regulamin, ale go nie ma. To też taki dysonans ogromny, bo od paru lat słyszymy, jak ta siódemka się pięknie rozwinęła. Naprawdę, że z takiej stacji, która nie wiedzieliśmy, o czym do końca jest, pojawiały się nowe propozycje właśnie dla współczesnego, nowego, młodego widza, ale wesoła, pełna radości. Wiele tych kanałów, które powstały, były kanałami powtórkowymi. Dokładnie. Tu są naprawdę premierowe pozycje. Tu nasza grupa zainwestowała ogromne pieniądze w program, w content. Mało tego, dostaliśmy odzew od widowni, że to jest dobry kierunek, no bo jeśli oglądają, to znaczy, że trafiliśmy. I klops. Dwa tygodnie i będzie po wszystkim. Jedyna nadzieja to, że widzowie nas wesprą, że wyślą tego maila. Bardzo o to prosimy. To dzisiaj jest bardzo smutny czas w naszej grupie. Edward Miszczak słynie ze swojej intuicji, że potrafi czasem przewidywać, co się wydarzy, nie wiem, co przygotować się dla nadchodzącego świata. Jak pan dyrektor myśli, co się wydarzy? Co intuicja podpowiada? Ja wierzę, że nic nie dzieje się bez sensu, bo ta decyzja, jeśli ona wejdzie w życie, będzie najbardziej bezsensowną, o jakiej słyszałem. No ale nie od nas to zależy. Na razie prosimy widzów o wsparcie, bo to jest jedyna droga, która nam została. skargi@krrit.gov.pl. Tam wysyłamy maile. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie Państwa prosimy o wsparcie, no bo to jest jakby kolejna możliwość, żeśmy pokazali, że w ogóle mamy dzisiaj na cokolwiek wpływ, a chcemy ten wpływ zachować.